Pierwszy raz Zakład Karny w Cieszynie wspólnie ze Schronnictwem Młodzieżowym w Cieszynie ma możliwość przeprowadzenia dwudniowego szkolenia z zakresu technik samoobrony. Tak jak Pan widzi, szkolenie jest dedykowane głównie dla służb mundurowych, ale chcieliśmy też zaprosić do tego szkolenia pracowników środowisk, którzy są narażeni w wykonywaniu codziennych obowiązków zawodowych na kontakt z klientem agresywnym, więc również dedykowaliśmy to szkolenie chociażby dla kuratorów zawodowych, chociażby dla pracowników pogotowia, bo często przecież słyszymy, że takie napaści na te grupy zawodowe mają miejsce. Tak jak Pan widzi, ci funkcjonariusze i ci pracownicy, którzy dzisiaj uczestniczą w tym dwudniowym szkoleniu, są podzieleni na dwie sekcje. Pierwsza sekcja, która jest skierowana dla osób i funkcjonariuszy, którzy po raz pierwszy uczestniczą w takim szkoleniu albo mają podstawowe umiejętności. Natomiast druga sekcja z rozszerzeniem już dla funkcjonariuszy, którzy mają pewne umiejętności, którzy po raz kolejny uczestniczą w tego typu zajęciach. Współorganizatorem jest również Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych. Gościmy tutaj pana prezesa tego związku, który wspólnie z instruktorami szkoli dzisiejszą kadrę. Po zakończeniu, czyli w dniu jutrzejszym, każdy z uczestników będzie miał możliwość zakończyć ten dwudniowy cykl stosownym egzaminem, no i oczywiście zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy. Mamy dzisiaj też sposobność gościć szkoły mundurowe. Cieszymy się, że jest takie zapotrzebowanie. Nie ukrywam, że ze względów lokalowych musieliśmy jakby ograniczyć liczbę tych wszystkich osób zainteresowanych, ale mamy taką nadzieję, że to już cyklicznie będziemy organizować i po raz kolejny będziemy gościć te wszystkie osoby. Thank you.